Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie tu na moim kanale. Ja mam na imię Michelle, jestem tarocista z certyfikatem. Też porównam systemami numerologia, astrologia i human design, żeby tak dokładnie możemy oglądać w twój temat. I tutaj to jest ogólny orakel tutaj dla was wszystkich. To właśnie my tutaj będziemy oglądać, jak będą tendencje w maju. Miesiąc maj dla każdego znaku. Najpierw ja będę tutaj oglądała dla was do tradycyjnego tarota i potem jeszcze będzie ładna niespodzianka. To ja będę wam coś zaśpiewać. Ja zrobiłam orakel i ten orakel jest z piosenkami. Każda kultura ma swój orakel, tak? W Afryce oni inaczej oglądają do energii niż tutaj u nas. Każda kultura, no właśnie, ogląda inaczej do przyszłości albo do właśnie sytuacji. I też można właśnie orakel zrobić z piosenką. Dlaczego? Piosenki mają, każda piosenka coś innego nam chce powiedzieć, inne słowo ma i tak dalej. I też właśnie my się inaczej czujemy, jak są piosenki, tak? To są właśnie balady, są też szybkie piosenki, smutne i wesołe piosenki, i zawsze jest inny temat. A ja właśnie tutaj tak zrobiłam ten orakel, i my tutaj właśnie mamy ponad 70 piosenek tutaj. I te piosenki się absolutnie różnią. Oni się różnią o tym, czego oni nam mówią, to jest na jedno, to znaczy pasuje to, żeby orakel zrobić. I też style są absolutnie różne. To ja wam zaśpiewam rockowe rzeczy, też klasyczne, otwory tam są, tradycyjny jazz tam są i tak dalej. I tutaj właśnie te wszystkie pioseneczki, teksty i tak dalej dla nas są. A ja właśnie będę tą piosenkę dla was, tak jak orakel, użyć, tak? I my tutaj potem będziemy widzieć, jak ty masz kogoś w sercu, w myślach, i ty chcesz wiedzieć, jak ten człowiek do siebie czuje, myśli, to będę ci zaśpiewała, tak? Tak jak ta osoba by dla ciebie by śpiewała, albo by śpiewał. Czy to jest męska osoba, albo żeńska, to nie zależy. To ten orakel jest dla każdego. Dla kobiet i dla mężczyzn. Okay? Ale najpierw my tutaj oglądamy do tarota. Jak wy nikogo w sercu albo w myślach nie macie, no to można też właśnie tą piosenkę tak ogólnie na energię na cały miesiąc sobie oglądać. Też jest to możliwe, ale wy to będziecie dla was wiedzieć, jak to zrobić. Okay, to ja właśnie tutaj będę się koncentrować. No i czuję, że tam wypada. I też tutaj mam energetyczny spray, żeby właśnie stare energie wyczyszczyć. No właśnie. Się skupię. Miesiąc maj dla nas wszystkich. Ja właśnie też otwieram tutaj kronę, żeby tak naprawdę tego, czego mi tarot chce powiedzieć, wam też umieć podać. Ja tutaj właśnie ci nic nie hamuję, albo co? Jak coś mi przychodzi, co mam powiedzieć, to ja powiem. Czy to jest ogólny orakel, albo nie, to ty będziesz z tym mieć coś, jak to rezonuje z tobą, to dobra. Jak nie rezonuje, to proszę pamiętać, jest to ogólny orakel, tak? To tutaj też mogą częściej rezonować. Zawsze też jest możliwe mieć osobisty orakel, to możecie mi zawsze e-mail napisać. Ta e-mail, napisanie mi, pisać e-mail jest tylko na informacje. Dostaniesz informacje, jak wam ci się, albo jak ci się tam informacje podobają, no to możemy właśnie zamówić czytanko ze mną, tak? A jak nie, no to jest też, to jest bezpośredni. Tak? Mówi się tak? No właśnie. Dobra, pierwsza karta, co będzie najważniejsze, co będzie temat tutaj w maju, na co mamy zwrócić uwagę? O, as kielichów. Będzie temat miłości. No to jest ładnie. My mamy tutaj energię
czas, możliwość, żeby właśnie myśleć o miłości w jakiś sposób. Czy tam ta miłość? Tutaj ta miłość jeszcze nie przyjdzie do nas, może. Dla paru z Was Wy będziecie kogoś poznać, albo tam będzie jakoś lepszy kompromis w relacji z kimś. To też może być tutaj. Coś się tutaj polepszy w miłości. Ale jest to więcej tak, że my tutaj będziemy myśleć o miłości, to znaczy będziemy analizować, jak ja chcę naprawdę żyć tą miłość. Chcę ja nawet mieć relację albo miłość w moim życiu. Jak to ma do mnie przychodzić? Co ja mam naprawdę zrobić, przestać i tak dalej. Ale tutaj właśnie i mam na symbolikę oglądać. Chodzi też o pokój, nie tylko o miłość, też o pokój. To my też my chcemy być wiązani do kogoś kochanego, tak? Ale też chcemy być wolni. I tutaj to jest taki kompromis może dla pary z nas, was. Jak to właśnie z tym dać, jak to właśnie dać razem, dać razem. Nasza miłość, tak? I to teraz to proszę bardzo dobrze słuchać. Może to teraz z Tobą rezonować, nie musi z Tobą rezonować, tak? Ale tutaj miłość jest więcej intelektualna. Interesująco. Ta miłość jest więcej taka powietrzna. Może być, że dużo powietrzne znaki mi tutaj oglądają. To może być, że Ty jesteś właśnie wodnik, albo waga, albo bliźnięta. Ale nie musicie być, tak? Też możecie być wodne znaki bardzo. Też nie musicie żadne znaki być. Też w ogóle też może być, że wcale z tych znaków nie jesteś nic z tego. Ale tutaj ta energia, tak? Jest tak, że klucz, żeby naprawdę znaleźć tą miłość dla jednej grupy, albo żyć tą miłość, jak jesteście w relacji, jest przez intelekt, tak? Trzeba tutaj intelektualnie sobie analizować, tak? Też mogę Wam pomóc w czytanku, też możesz właśnie mieć na ten temat, albo na inny temat też czytanko, oczywiście. Ale tutaj trzeba intelektualnie sobie pomyśleć, kiedy ja byłem szczęśliwy, kiedy ja byłam szczęśliwa, jakie warunki to były, tak? Tak właśnie myśleć, ok? To jest właśnie to, co ja tutaj widzę. I będzie tutaj też naprawdę, też będziecie może dużo rozmawiać z partnerem albo z psychologiem, z coachem, tak? Będziecie o tym myśleć i rozmawiać. To jest to, co ja widzę. Temat miłość jest jakoś, tutaj są blokady w tym temacie miłości. Bardzo nieświadome blokady. No nieświadomo, może tam coś z dzieciństwa, albo coś takiego. Tutaj trzeba właśnie w to naprawdę oglądać i na to pracować. Jak tego zrobicie? Krytyka tutaj jest jakaś. Nie wiem, czy jakaś krytyka, ale też właśnie Wy nie czuj, może być, że grupa z Was nie czuje się wolności, jak jesteście w relacji, tak? A to może być kłopot, bo na jedno my każdy tam chce albo potrzebuje jakąś formie miłości, ale jak człowiek się w relacji nie wolny czuje, no to ta relacja też nie ma naprawdę szansy, tak? Wiecie, o co chodzi? No bo jakiś dzień będzie, gdzie człowiek już nie chce w to iść. Ale tutaj trzeba to naprawdę, tutaj intelekt jest bardzo, bardzo ważny. Tutaj też może być, że będą też partnery albo ludzie, które Wam nie ufają. Dlaczego, nie wiem. Albo Ty nie ufasz tymi osobami, które przychodzą w Twoje życie. Albo Wy macie problem w rodzinie, bo macie dziecko, które może być trudne w jakiś sposób, albo sytuacja może być trudna z dzieckiem i dlatego właśnie Wy jako para nie umiecie naprawdę się dogadać. Ale to jest dla każdego coś innego. To są właśnie te tendencje, które ja tutaj widzę. Trzeba, i Wy tego jeszcze nie widzicie i nie, będzie tutaj ofiara i to może być, że dla dużo z Was to będzie teraz niełatwo słyszeć, tak? Ale jest to ogólny orakel, nie musi pasować wszystko na Ciebie, ale trzeba tutaj.
akceptować tą sytuację, jaka jest, i nie pchać w nic, tak? Może też akceptować, że dużo, że może lata, miesiące albo tygodnie, dla każdego trochę więcej, trochę krócej, będzie ten normalny stan, że będzie ta blokada. A to nie jest łatwe, no bo jak to jeszcze będą jakieś lata, co z tym zrobić, tak? Co jest rada Tarota? Rada jest inicjować nawet. Może nie inicjować w tym stylu, że dzwonić do kogoś. Jak ty jesteś kobieta i ty właśnie czekasz na jakiegoś mężczyzny, a on właśnie już tam tygodnie nie dzwoni i ty tam dzwonisz ciągle, tak, to proszę nie interpretować. To jest więcej tak, że my mamy inicjować coś dla nas. Też tutaj żyć seksualność, tak? To może być dla pary z was ważne, żeby mieć jakiś sex life, tak? Żeby normalnie też tą pasję żyć. Może to być naprawdę seks albo kreatywne jakieś rzeczy, sztukę robić albo coś kreatywnego inicjować. Czego inicjować? Czego mamy, kurde, inicjować? Ale fajnie. No dla dużo z was to będzie naprawdę seks, tak? Wy macie żyć siebie fizycznie. Jak będziemy siedzieć i tam jakoś tam czekać na jakiś cud, na jakiegoś kogoś, to po co? Karty mówią, i to też może być bardzo niekonwencjonalne, ale to nie jest tak, że ja to koniecznie mówię. To jest to, co Tarot nam mówi. Pary, które tutaj oglądają, albo dużo, które tutaj może wcale nie mają seksu. I właśnie, i też wcale nie pociągają seksualnych partnerów. No bo to, jak ty jakoś tam nie masz seksu, no to jak to możesz pociągać kogoś, który właśnie z tobą zacznie jakąś seksualną relację. To jest nielogiczne. To jest właśnie law of attraction, tak? To właśnie, co my myślimy, my pociągamy. Co my żyjemy, my pociągamy. I tutaj naprawdę dla pary z was, to nie musi być dla każdego. Jak ty czujesz, że to z tobą absolutnie nie rezonuje, no to nie słuchaj, tak? No to jakiś inny orakel będzie lepiej dla ciebie. Albo zamów sobie osobisty, tak? To wtedy będziemy jeszcze dokładnie na ciebie oglądać. Ale tutaj Tarot wyraźnie mówi, be a bitch, kurde, be a motherfucking bitch, yeah, fuck what you want. Nieładne słowa, ale to jest to, co Tarot tutaj mówi. Rób se, kuźwa, czego ty, kuźwa, chcesz, tak? Bo cudów jakichś nie będą, tak? Ja tego, ludzie, błagam, ja tego tutaj sobie nie wymyślałam. Moje rzeczy, które ja tutaj ubierałam dzisiaj, to też nie jest planowane, że takie karty będą. Ja po prostu chciałam tak ten outfit jakoś dzisiaj ubierać. I tutaj mamy żmiję. No żmija, są ludzie, które lubią żmijów, ale są też ludzie, które nienawidzą żmijów. Ale to właśnie polaryzuje. Musisz więcej se polaryzować może też, tak? Żeby tak naprawdę też tam, żeby ktoś też właśnie widzi, kto ty naprawdę tak jesteś. Może też trochę właśnie, trochę artsy być, tak? Trochę jakąś taką sztukę tam, kurde, robić, albo tam se jakoś żyj z siebie, też żyj twojego ciała, twój eros, tak, ja? Zaraz będziecie widzieć, co ja jeszcze ubierałam i ja tego nie manipuluję tutaj, to naprawdę ja przed szafą stoiłam i tak myślałam, a dobra, tak jackam, no te buty, aha, jeszcze te rajstopy będziecie jeszcze widzieć. I tutaj naprawdę wyglądam jako snake, jako leopardzka snake, no to kurde, i takie karty my tutaj mamy. A ja właśnie w każdym orakel też inaczej wyglądam, tak? To ja lubię też tak sobie kreatywnie z tym robić, wiecie, o co chodzi, tak? To jest kreatywność, ten tarot.
Ja właśnie widzę tarot jako coś kreatywnego, no bo te karty to zawsze różne rzeczy nam opowiadają. I też mój orakel muzyczny jest właśnie, no można interpretować to z piosenkami, to jest coś kreatywnego dla mnie, wiecie o co chodzi? To nie jest tak, że ja tutaj mówię, bo to jest, bo w to wierzę, albo coś tam. Co ja robię, to wcale... Ja, ale to jest to, co tutaj tarot wam tutaj mówi, tak? To jest to, jak ja to czytam. I bardzo śmieszne. Ja naprawdę chciałam wiedzieć, w czym masz być więcej aktywny i aktywna. I to nie zależy, czy ty jesteś żeńska albo męska energia. Gdzie macie być więcej żywe, żywi, żywość, tak? Żywia ognia, ok? To jest bardzo żywa energia. I jakby tam była jakaś karta, są jeszcze inne karty, ja? Są tutaj, to jest zakonnica, kuźma. Ta zakonnica, to ona rzeka się cały dzień, ja? Ale a zakonnica tutaj my nie mieli. Ona nie tylko jest zakonnica, ale też może być, tak? Ale mamy naprawdę ognista karta. Też by byłoby możliwe mieć tutaj pentakli, być właśnie, inicjować właśnie w pracy i robić pieniądze. Z tego tutaj wcale nie było. Nie. Pokazał się, kurde, diabeł. Dla paru z was tutaj też może być blokada seksualna, gdzie ludzie nie mają seksu, bo się wstydzą, albo coś się stało bardzo szpetnego kiedyś z kimś, tak? Jakiś gwałt albo co. To przepraszam was bardzo, jak tak coś takiego wam właśnie było w życiu, no to bardzo, bardzo współczuję wam, przepraszam wam, tak? Też jak to może też boleć, jak ja tak szczerze tutaj o tym mówię, ale proszę, tak? Jest to właśnie dla ciebie ten orakel, to też jak może boleć, to nie jest tak, że ja chcę zranić kogoś, ale tutaj trzeba też w to oglądać. Jak coś było złego w dzieciństwie, albo kiedyś, albo jakiś mąż was, nie wiem, nie był dobry mąż, albo coś takiego, tak? Trzeba w to oglądać. Trzeba też dać z siebie sprawę, kto to był, ten diabeł w moim życiu. Był jakiś, kurde, diabeł w moim życiu. I kto to był? Był to tata. Był to mąż. Był to jakiś wujek. Kto to był? Co oni zrobili? I czego ja przez nich już nie będę akceptować? Tak? Też jak to było może już lata, lata, lata. A to teraz nie dla każdego, kochani. To jest dla pary, tak? Jak tutaj tak to będzie naprawdę, jak to bierzemy na serio i też z tym naprawdę medytujemy, damy sobie sprawę, no właśnie, w łóżku chcę, kurde, tego, tamtego i tamtego. Ja chcę normalnie, nie wiem, BDSM zrobić, ja? Ja chcę mieć jeszcze jakąś babę w łóżku i trzy ludzie w tym łóżku być. To ja teraz bardzo przesadzam, no bo tutaj ludzie. My tutaj robimy na serio tarot, tak? To nie jest dla małych dziewczynek tutaj, no bo kurde, diabeł i seks tutaj nam wyskoczyło. Czego ty chcesz w łóżku? Piszcie to do w komentarzach. Bardzo zabawne by to było czytać w komentarzach. A jak ja was czytam, to ja wam też coś odpiszę. Ale musicie szczerze odpisać, ale też nie musicie. To ja przesadzam tutaj, żartuję, tak? Ale jak my naprawdę to analizujemy, damy sobie sprawę, może my też chodzimy do psychologa, bo tam coś było. Co będzie? Co będzie? A ja tutaj będę teraz właśnie, no bo to jest temat tutaj w życiu, tak? Co będzie? Ja na nowo będę tutaj tasowała, dobra? Pokój będzie, bardzo dobrze. My będziemy wiedzieć, co jest dla mnie miłość, co ja potrzebuję, żeby być szczęśliwy, szczęśliwa i to żyć. I być aktywnie w tym kierunku, dobra? Nowy początek będzie, o ładnie, może też dziecko dla pary z was. Jak wy chcecie być w ciąży albo chcieć dzieci, tak, tutaj jest szansa, żeby mieć dzieci, tak?
Nowy początek, okej? Okay? Nie każdy będzie teraz jakoś tam mieć dzieci. Okej? Okay? Bo macie być aktywni seksualnie. Dobra? To proszę se uważać. Te, które nie chcą mieć dzieci, proszę fest uważać, dobra? I trzecia karta. No, będziemy być otwarci na świat więcej, na kandydaty miłosnych, albo tak dalej, albo właśnie nowy początek też będzie w relacji. W relacji albo z kimś, którego kochasz, ok? Jak tam jesteś w relacji, nie każdy jest tutaj single, dużo singlów tutaj oglądają tarot, ale nie tylko, tak? Tutaj są też ludzie w relacjach, ok? Daj sobie z tym sprawę, co to też jest. A jak ty, bądźcie odważni, tak? Niech tam jakaś zazdrość albo coś takiego negatywnego. Trzeba to czuć, oglądać, żeby takie rzeczy by nie blokowało tego, czego twoje ciało chce. I to jest dla każdego coś innego, tak? Absolutnie. Ja tutaj nie jestem jakaś moralista albo jakiś papież, ja tylko wiedzę tutaj, co ma się zrobić. I widzisz, co ja powiedziałam. I ja jeszcze raz stosowałam, tak? I jak my teraz tego będziemy żyć, no to będą fantastyczne karty, tak? Będzie otwartość. Będzie tutaj też tak, że rzeczy się goją, tak? Że nowe początki będą. Ty będziesz być wolny człowiek przez to. Widzisz, tak? I teraz idziemy właśnie do kościółka. I będziemy się nie będziemy rzekać. Będziemy tam dać właśnie ogień i puf, robimy z tym. No bo to, no bo wiecie co, nie jest to... Kościół katolicki to jest tak sobie, no nie wiem, tak? Kościoły właśnie katolickie, tak? Sorry, to ja też nie umiem po polsku mówić, ja próbuję z wami. No ludzie takie zbyt wolni zawsze przez to nie były, tak? No wiecie co, no kurde... Zawsze to był jakiś kompromis, tak, z ludźmiami. I nie każdy... No i w ogóle... Dla pary z ludziów pasuje się nudzić z partnerem na kanapie przez 20 lat. To pasuje dla pary ludzi, ale nie dla każdego, nie? I ty musisz analizować dla siebie, pasuje to do mnie albo nie. Dobra. A co będzie właśnie, będą z innymi tematami, inne tematy, nie tylko miłość. Co tam będzie z kasą na przykład? Ja kasu zawsze potrzebujemy, nie kasa. Jakieś tam inne rzeczy. Ogólnie będę oglądała, czego tam tarot nam chce powiedzieć. Ja się bardzo cieszę śpiewać. To teraz będziesz jeszcze, możesz sobie pomyśleć, czy tam chcesz, czy mam naśpiewać, zaśpiewać na partnera jakiegoś, albo czy to będzie dla ciebie piosenka dodatkowo na miesiąc, żeby jeszcze piosenka nam coś podpowiadała. Dwa pentaklów. Nie jest tak ważne. Tarot mi mówi, kasa jakoś tam stoi. Ja wiem. Te dwa pentakli normalnie są niestabilność właśnie finansowa. Ale tutaj nie. Moja interpretacja, co mi przychodzi, i ja jestem jako medium jakoś tam pracuję, wiecie, to ja jako medialnie pracuję z kartami, tak? Też ludzie też właśnie się mi pytały, czy ja też mogę kontakt zrobić z kimś, który właśnie już nie żyje. Spróbowałam to, się udało, tak? To ja raczej też zbyt medialnie pracuję, może wam powiedzieć. I tutaj karta mi mówi, nie jest to niestabilność finansowa, jest to nieważne. Te wszystkie inne tematy jakoś są w twoim życiu stabilnie, dosyć i nie jest to ważne na to jeszcze pchać albo coś takiego. Ty będziesz mieć dosyć forsy, ja? Będziecie też być dosyć witalni. To widzę, to tutaj tarot mi mówi, nie trzeba przesadzać z innymi tematami. Wy jesteście dosyć stabilni. Trzeba teraz oglądać właśnie na was i na miłość, na tą blokadę albo nie blokadę i żyć siebie. To jest najważniejsze. No może będzie ładny miesiąc. Powiedziałam, kasy będzie dosyć. Dosyć kasy. Dosyć kasy. I też dosyć klientów, dosyć grupów, dosyć zabawy. Będzie wszystko dosyć, ale ta blokada to będzie jeszcze kryzys
wewnętrzny u was być, ale ten kryzys i tak tam jest u was, tak? Wewnętrznie. Trzeba z tym jakoś się doradzić i na to będzie czas wreszcie, można powiedzieć, tak? No bo wszystko jest dosyć u was, dosyć pieniędzy, dosyć tego, tamtego. Nie trzeba myśleć o czymś innym. Wiecie, o co chodzi? Macie się koncentrować na was i to jest bardzo piękne. Możemy właśnie też mieć czytanko osobiste, jak to jest dla ciebie, naprawdę też czas, żeby nad sobą oglądać, dobra? Można? Albo dla innej? Gdzie wam się podoba? Ok? Albo też nie. Dla każdego coś innego. Teraz ja będę śpiewał. Dobra, i teraz będziemy tutaj oglądać do orakel. Ok? I to jest teraz taki showtime. Dobra? Showtime. Showtime. I teraz możesz sobie bardzo chętnie myśleć o partnerze, albo mam śpiewać na twoje miesiąc. I to są moje rajstopy. Teraz się nie śmieć. No. Pasuje do orakla, albo nie pasuje do orakla. Myślę, że bardzo pasują do mojego orakla. Dobra, i teraz będziemy śpiewać, co on albo ona ci chce powiedzieć, albo co masz dodatkowo jeszcze wiedzieć na ten miesiąc. 70 piosenek są tu. Wszystkie wyglądają tak samo. I to jest nasza pioseneczka. Może być, że ja muszę ją tutaj jeszcze szukać. Jak muszę szukać ją, to będzie jeszcze drugi video. Już 100 razy to mieliśmy. Ale będzie niespodzianka. To ja wam właśnie tutaj jeszcze nie będę powiedzieć, jaka piosenka to właśnie jest. No wiecie co? Ja robię właśnie drugi filmik. Zaraz będę. Dzięki za like, dzięki za komentary. Co wy lubicie? Dobra.